Witam Was tutaj, cześć, cześć, na Wizynosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Minecraft. Tak, stopę włączyłem za wcześnie. Trzeba go zresetować i teraz włączyć. I tak, jak możecie zauważyć, mamy tutaj nasze roślinki. I sobie o czymś pomyślałem w sumie. Że my będziemy powoli szli w naszym barze. Ale farmy villagerów to na razie nie zrobimy. Po pierwsze, dokładnie nie wiem, czy ona działa na konsoli. Wszyscy mówią, że tak, więc zobaczy się. Ale po drugie, ważniejsze, nie mam zbytnio jak tych villagerów do niej przetransportować. Bo z tego co wiem, to ta farma musi być trochę odtąd. Jakieś 60-50 kratek stąd. A ja nie mam zbytnio pomysłów, jak ich tak po prostu przeciągnąć. Wyciągnąć, więc... No niestety, ale na razie w tym dalej nie idziemy. Dobra. Tak, nasza farma się o wiele pomniejszyła po ostatnim ataku. Na szczęście to jest cały czas dobrze, no i dziś zajmiemy się... Wiadomo czym. Wezmę sobie tylko pójdę, trochę rozmnożę owiec, bo co jak co. No i farma trzciny cukrowej tutaj idzie normalnie szałowo. I jest to już trzciny straszliwe. 17 na jednym zbiorze, to dosyć dużo. Oczywiście wiem, że zaraz mi możecie powiedzieć, że to i tak jest mało, ale dla mnie wystarczająco. I mam pełen stack i nie mamy gdzie tego schować. Ma chwila, musimy zrobić skrzynkę. Raz, dwie. I spokojnie możemy to zrobić. Natomiast stąd chcemy wziąć... O, to. Musimy rozmnożyć owce. Więc tak. Dzisiaj się zajmiemy głównie budową domku. Później będziemy musieli sobie zrobić nawet timelapse, czy coś z chodzenia pod ziemią. I będziemy powoli szli też do farmy. Chodźcie. Come on. Rozumiem, że się rozmnożyliście. Wejdę sobie na chwilę, tylko jeszcze tutaj w dół. I tak, narzędzie mi się już kończą. Świetnie, standard. O, jest to. To dobrze. Przepraszam. Zawsze mam taki chyba zwyczaj. Jak nagrywam, to muszę mi nie raz kaszlać. Normalnie nie wiem o co chodzi. Może tutaj jajka się zmieszczą? O. No dobra, no to idziemy. Idziemy zrobić coś dużą dziurę w tej skale. Tak, na początku może się przekopimy przez nią. Chociaż tak, to my robiliśmy ostatnio. Tutaj wycinaliśmy. Tutaj trochę mało pod ten domek. Z tego co ja wiem, na razie trzeba wyciąć na równi tutaj podejście. Tak. Dobra. To może trochę zająć czasu. Ale zetnijmy cały ten. Całe to. A bez timelapse się dzisiaj nie obejdzie. Dobra nasza. Będziemy mieli dużo, dużo, dużo piachu. Dobra. To co, lecimy w ten lat.
wydzieliliśmy duży kawałek, który nam dał dużo surowców i dużo mi zużywa tutaj narzędzi. Ale tak, widzieliśmy, to mamy. Ja sobie tylko wydobędę trochę tego bungla, bo co jak co się tu może przydać. I ogólnie musimy jakieś żelazo też znaleźć, bo to jak ja to wydobywam, no zobaczcie tylko jak to jest wolne. Ja wiem, że diamenty są najlepsze, ale diamentów nie mamy póki co, więc tu nie będę mógł widzieć. Ale no bez przesady. Co to ma być? Tak wolne wydobywanie. Dobra, jeszcze weźmy sobie ten trochę tego. I tak. Oczywiście starą dobrą metodą to ścinałem. Tam jest lama. To jest nawet królik. I tak, zastanawiam się, chyba jeszcze zetniemy tutaj ten kawałek. Tak. I jeszcze te trzy klocki. Ale najpierw, zanim to zrobimy, naprawię sobie narzędzia i się przebiję na drugą stronę. Zobaczymy, jak jakieś jaskinie znajdziemy. Jak coś znajdziemy, no to wiadomo jest to, że będziemy musieli trochę surowców wziąć. Tak. Dla mnie to jest 16 minut, a dla was? Pewno dużo plus, szanowni. Więc tak. Mungi, ale ma mungi sobie zostawmy. I tak, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. No tego jest dużo. Granitu już trochę mamy. Też dobrze. No i tego też jest trochę za dużo. Ale pierwsze, co to na narzędzia? Więc tak. Czekaj, czekaj. O. O. Dobra. Teraz możemy iść. To ja rozumiem. Dobra. Trzeba wybić kolejnego timelapse na przebijanie się. Bo to może chwilę zająć, ale co my tutaj mamy? Melony. To mi się podoba. Dobra. Idziemy na drugą stronę. Tego co właśnie widzimy, ta góra jest naprawdę, naprawdę bardzo wąska. O, tylko tak się wydaje, że ona jest duża. No dobra, ale tak czy siak, domek w takiej bazie, oh yeah. I teraz tak, nasz domek będzie na szczycie, żeby nie było. Natomiast jak my tam będziemy wjeżdżać? Zrobimy sobie windę. Ale do windy potrzebujemy slime'ów. I no nie tylko, jeszcze redstone, a redstone jest głęboko pod ziemią i potrzebne jest do niego żelazo. No, zobaczmy, czy jest jakaś jaskinka, czy co. Niezły odcinek, już dwa timelapse. Jaskinka. Dobra, ale ja bym sobie znalazł jakąś jaskinkę, w której bym mógł coś pokopać. To by było coś. Ba, gdzie jest to moje wejście? I nawet idealnie na tym samym poziomie się znaleźliśmy. No to dobrze. Dobra. To teraz tak, przechodzimy sobie na drugą stronę i kopiemy w górę. Tylko muszę wiedzieć gdzie. No mniej więcej na środku tego korytarza trzeba kopać w górę. Czyli gdzieś tu sądzę, że powinno być dobrze. Bo musimy jakoś tam dojść na górę. Jak chcemy zrobić. Znaczy windy to dzisiaj też nie zrobimy, no bo redstone. No. Nie zrobimy. I. Znaczy. Jest parę metod zrobienia tego. Może być bez redstone, no, ale musi być na przykład. Obserwator. Ale aby w ogóle cokolwiek zacząć, to potrzebny jest redstone do stworzenia tych rzeczy. Czyli na przykład do tłoka jest potrzebny. Tak. Bez tłoka się nie obędziemy.
Aha. Dobra. Mam nadzieję, że nikogo tam ciekawego nie znajdziemy na górze, bo jakby nas zestrzelił czy cokolwiek, to my giniemy na miejscu. O, jasne. Dobrze, że tego to nam zabiłem tych narzędzi. Nie muszę wracać co chwilę. Choć i tak sądzę, że żelazne byłyby lepsze. W ogóle zenchantowane, czyli zaklinane byłyby o wiele lepsze. Ten tunel jest bardzo wąski. Bo chcemy się tylko dokopać na górę i żeby dało się tutaj jeszcze jakby coś w drugą stronę zejść. Okej, kolejny punkt. Chyba nie ma tutaj jaskiń w tej górze. To może, no może i dobrze. Bo jaskinie w takim miejscu w moim domku by nie były za przyjemne. Z innego też trzeba pamiętać o tak jak ja teraz chwilę robię, żeby to wszystko oświetlić. W dużych przestrzeniach to moby lubią się jak zaraza pojawiać. Boże, ile to, jakie to jest wysokie. Serio. Ile tam już jesteśmy? Czekaj. O, jesteśmy już 102 klatki nad nami. Już nawet więcej. Naprawdę, ta wysoka góra jest wysoka. Może to jest nawet na limity. Limity wysokości. Nie, limit wysokości to wszyscy wiemy, że on jest ponad chmurami. Ja go znam z moich poprzednich baz, ale nie na YouTubie. I jeszcze raz. Przepraszam. Na każdym klipie wideo musi być chociaż jedno moje kasznięcie. No halo. Nie będę teraz robić timelapse, bo to już jest za krótki czas, ale... Może byśmy doszli na górę. Mamy tu się kolejny... O, jest. Mówiłem? Mówiłem, on tu musiał być. Żadne takie stwory, moby. Enderman tam jest. Opla? Co tutaj robisz? Tam jest lawa. I tu jest moja wycinka. Wiecie, co to jest. O tak, tu jest moje ścięcie w dół. No i jako tako to wygląda już. Ale ważne, że udało mi się zrobić to już dojście, ale gdzie? Tu. Dobra, warto byłoby to jakoś oświetlić. Czy coś? Aha, i tu się też góra kończy. Świetnie. No normalnie, no ja nie mogę. Dobra. Ale widoczki są ładne, poza tym, że jest noc. I są tam na pewno trochę potworów. Oj, widzę nawet dosyć dużo. I to nie takich... I to takich dużo nieprzyjemnych. Dobra. Bierzemy mieczyk i do łóżka. Idziemy. Bo chciałbym się przespać. Bo chciałbym po prostu nie zginąć tutaj zaraz. Chociaż mieczyk jest diamentowy. Jakbym miał się włóczyć z tym normalnym, to normalnie... Nie wiem, nie wytrzymał. No i tak, teraz idziemy multum minut w dół. Dobra. Idziemy. Kolejny Enderman. Co jest ich tutaj tak dużo? Faktem, że baba się tutaj kończy, ale... Wszystko jedno. Co jest ich tak tutaj dużo? Dobra, śpimy. 25 minut odcinka według mojego czasu, czyli pewnie dużo mniej do prawdziwego. Co innego, Endermany się palą?
w ciągu dnia? Chyba nie. Tylko zwykłe małby się palą. Tak mi się to wydaje. Zebrane. Zbiory. Tak, tylko to zbieram. No i jeszcze dynie i takie tam. Bo do reszty wyczuwały. Patrzcie, teraz 46. Może ma. Teraz tyle nie zabraliśmy, ale jeżeli to będzie automatyczna farma tego, to będzie można robić z tego naprawdę świetne rzeczy. O! O! A propos. Proszę bardzo. To już nam... Dyni jest najmniej, bo dyni najmniej się przydają. I tak. Ponieważ mamy trochę ze sobą rzeczy, pójdziemy teraz do domku i zbudujemy sobie tam chatkę. Tak, ponieważ tutaj, no tutaj to tutaj. I tak, w skale to będzie oczywiście sorting system i dużo takiej rzeczy. Oczywiście będzie, mam taki pomysł, żeby było trochę to obszklone. Teraz. Co? A ja się z tym męczę. Na jeden wystarczy. Nie będziemy zużywać surowców. Dobra, tak. To. Na łóżko. Trochę piasku na przytopienie. Coś jeszcze? Drewno. To chyba wszystko. Właśnie, czemu coś nam wydropił to? Czemu mi się to wyłączyło? Na pewno coś wydropił, tylko o tym nie wiem. Ciach? Tak, na pewno. Ja ci zaraz dam. Wracaj. Ty. Ty. O, proszę bardzo, dwie strzały. Długo. Dobra. Idziemy na górę i budujemy domek. Taki podobny do tych tutaj villagerów. Ale to jak on wygląda? Aha. Dobra, coś tam pomyślimy. Na razie będzie bez dachu. Bo nie mam innego pomysłu. Co to ma być? Halo. Tak, wiem, że to jest węgiel, ale na razie nie ma z nim problemów. Oświetlmy sobie to jakoś tutaj, że to jest tutaj. Ojejku. I tu jakieś schody trzeba zainstalować. Bo jeżeli my tak będziemy tutaj wchodzić za każdym razem... O, wiem co zrobimy. Drabinkę. Drabinka to jest zawsze świetny pomysł. Dobra, i w następnym odcinku będziemy już powoli schodzili w dół po jakieś ciekawe narzędzie. Takie jak diamenty, no i najważniejsze redstone. Dobra, jesteśmy na szczycie. Wiecie co, ja tutaj sobie zrobię taką barierkę. No naprawdę, ja sądzę, że któregoś dnia, póki jeszcze z tego korzystam, to ja tam sobie wyskoczę. Okej. To tak, podstawa. Tu musi być równa, płaska powierzchnia. Nie. W sumie do golema, bo by się przydał nawet. A tu i tak będzie parę więcej. Okej. Aha. No tak, już się nie mieści. No jasne, dobra. Zacznijmy sobie od podstawy, czyli crafting table. Jasne, wyrzuć go sobie. No normalnie mapę możemy wyrzucić. Dalej. Ciach. Tak, to będzie w domu. Świetne miejsce. No i sobie to chowamy. Ale co najważniejsze, to ma się przetapiać. Na szkło. Czyli piasek. To tutaj. Tu. I tak. O. Dobra. Możesz lecieć. I tak, jest tu owca. Ja nie wiem, czego chcę, szczerze powiedziawszy.
To naprawdę epicko wygląda tutaj, jak. Tak, mamy zwykłe drewno. Się nim posłużymy chyba głównie. Okej. Nie, tutaj. Tak. Wiem, co trzeba już wyjąć. Siekiera. Nie wiem, czy są siekiery? Jest. Już myślałem. Dobra, siekiera jest. To sobie przeróbmy trochę drewna. No, tyle wystarczy. Dobra, i sobie zróbmy podłogę. Tak, to będzie. Czekaj, może trochę jeszcze przesuniemy tą ściankę. Chociaż ja wiem. Dobra, nie, zostańmy przy tym, jak to jest. W środku podłoga będzie taka. Kobla, zostawimy sobie. Chyba, że chociaż możemy w sumie dać drewno. Drewno jest bogatsze, więc czemu nie? Ale domek nie będzie aż tak mały, chwila. Czemu? Tak, tu jeszcze można sobie konie pociągnąć. Ja robię tak, żeby były cztery kratki w przód. Ale cztery kratki do tego. Tak, tu jest taki kobel. I do tego kobla możemy budować. Ja ci zaraz tam. Jak tam zle, jak tam nie zlecę, to będzie naprawdę sukces. Oczywiście nie na elektrze, tylko tak po prostu. Dobra, tu i tu będzie ściana, czyli jeszcze dwie kratki możemy sobie wziąć do domku. No to domek nawet będzie dosyć duży. Nieźle. Oczywiście w środku domku zrobimy sobie jeszcze, nie wiem, może nawet jakąś przypodówkę czy coś. Będzie winda. A jak żeby inaczej, będzie ta winda. Ale na teraz, na chwilę tutejszą, to ja nie wiem, co ja tu chcę zrobić. Czy chcemy tu jeszcze trochę pójść? No nie, tutaj będzie rozbudowane, ale to będzie do windy, a windy na razie nie przewiduję w budowie. Z przyczyn oczywistych. Dobra, to teraz. Chyba nam się drewna nie wystarczy, tak mi się coś wydaje. No, raczej na pewno. Ale warto było. Co nie? Drzwi byśmy sobie wzięli jeszcze. To jest standardowe. Domek jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, kurczę. Nie pożyliście. Dobra, tu będą drzwi. Jasne, ja ci dam tutaj. Przecież to byłoby we wnęce. Tu będą drzwi. O. I one będą z czymś takim. Lecimy już z Tomkiem. Może jeszcze, albo chociaż poza odcinkiem, zrobię tu barierki, bo to się tutaj coś stanie. Nie wiem co jeszcze, ale coś tu będzie. Tak, drewno na pewno nam zabraknie, bo my tu wykorzystujemy i tak, i tak. Widzę, że ładnie to idzie. Tą wełnę tutaj też możemy zostawić. To. I już na pewno to. Okej, robi się ciemno. Standardowo, normalnie. Małe szybki chcielibyśmy. O, coś takiego. Jasne.
Jednego, możesz mi powiedzieć, bo wiem, że coś takiego jest. Jaki to jest enchanting, aby nam rozwalać na przykład Ender Chest i nie tracić jej? Czyli w sensie można nie dostawać z powrotem obsybianu, ale normalnie. Normalnie, ale wiecie, o co chodzi. Sądzę, że raczej domyślacie się, o co mi chodzi. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze to ogląda. Dobra. I tak, i teraz powinniśmy zrobić łóżko. Tylko sobie to zostawiliśmy, oczywiście. Dawaj to. Dawaj łóżko. Zanim będzie za późno. Udało się. Danego, da się kogoś zabić w łóżku? Kurde, wyleciałem z łóżka. Dobra. Mamy już łóżko. To pewien sukces. I drewna już nie mamy. To tak mniej sukcesowe. Chociaż czekaj, wiesz co, ja bym tu sobie zrobił większą panoramę. A czemu nie? Tu chcę większą szybę. A tu chcę super glass. Tylko czy wszędzie? Nie no, od frontowej to na pewno będzie tylko tyle. Po bokach może też, tylko tam będzie taka super glass. O ile mi wystarczy. Drewna. O, idealnie. Dawaj super glass. Czy mi wystarczy? Jeżeli nie wypsuję, to mi wystarczy. No, to ja rozumiem. Ładnie to wygląda. O, oczywiście mój licznik mówi, że to nieładnie wygląda, bo nagrywam już naprawdę długo. No cóż, takie życie. Licznik mówi swoje, ja mówię swoje. Dobrze. A więc idziemy w dół. O, jasne. Już zeszliśmy. Chwila. Najpierw musimy zrobić coś ważnego. Czyli musimy zmierzyć, na jakiej wysokość musimy zejść. Czyli trzeba zejść najpierw. Dobra, odcinek się kończy po tym, jak już zrobimy... Dobra, zabinkę już zrobię nawet po odcinku, ale muszę wiedzieć, gdzie to ma być. Co nie? Do jakiego miejsca? O! 72. No pięknie. I teraz idziemy w górę. 72 tam było? Chyba tak. 72. Skąd mi ta cyfra się kojarzy? Ciekawe. Dobra, lecimy. Idziemy do góry. Śmiało. No. A już może się kończyć góra. I później będziemy jej brakować, jak zrobię te wszystkie farmy villagerów i właśnie farmy villagerów zrobimy tutaj po drugiej stronie. Taki mam pomysł. Dobra, lecimy. O jasne. Teraz to może zwolnić. Chodnie te sobie wezmę, wiesz? Co nam tam cały czas nie ma dachu. Może poza odcinkiem sobie zbiorę trochę jeszcze tak bardziej dorobię. Tak, to dobry pomysł. O, skończyło się i jesteśmy na 80. Jasne, że skończyło. O! Szybciej. O! Wow. 7. 76. Raz, dwa, trzy, cztery.
72. Teraz powinniśmy, idąc tą stronę, wyjść. Jeżeli... Jasne. Wyjść. Musimy je z celu. Zacznijmy od tego, że tu będzie pochodnia. I tam też. Bo chcę wiedzieć, co jest przede mną. A co jest może przede mną? Być gravel. Ta denerwująca rzecz. Nie wiem, co ja bym tu myślił. No dobra, jest to czasami przydatne, ale no. Nie non-stop. Okej. Okay. Weszliśmy. No dobrze, to byłoby na tyle. Nie wejdziemy teraz tam na górę. Nie ma bata. Wracamy do naszego standardowego domku. Dobra, odcinek jest i tak już długi, to już zróbmy tą barierkę. Już. I nie będę ma dziś. Okej. Okay. Mhm. Dobra, 36. Nie jestem przekonany, czy wystarczy, ale dobra. Jeżeli zabraknie mi. Ciup, ciup, będę zły. Wy tu macie się rosnąć, co nie? Jak zrobimy tutaj tego farma, to będzie dobrze. O. I jeszcze nie trafię tutaj. Tak, ja jeszcze może poza odcinkiem, chociaż może już dość tego poza odcinkiem zrobię. Dojście tutaj, nie tutaj, tylko zwykłe schody też tam mam zamiast zrobić. Okej. Okay. Co, ja tylko to tak stawiam, aby póki co mieć tam dojście. Wiadomo, że to później zamienimy na zupełnie co innego, ale widzę tutaj mały problem. A mianowicie taki, że dotrzeć nie dotarliśmy. Świetnie. Jeszcze jak wolno idziemy w dół. Ja my się nie zabijemy. Dobra. Dobra, zużyjmy cały ten już to mi to. Chodź tu. Świetnie. Świetnie. Teraz to już musi być. Tylko ile my tu będziemy włazić? Nie pomyślałem o tym. Dlatego zorganizujemy sobie windę. Windy te Minecraftowe też nie są zbyt szybkie. Dobra, pomyślimy sobie nad jakąś szybką fast windę. I jeszcze tanią. Wiem, że się da zrobić z łódek, ale... Nie wiem, czy to jest to, czego szukamy. Dobrze, udało nam się dojść tutaj. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Udało nam się zbudować coś takiego. Ja może mi się uda to wykończyć jeszcze poza odcinkiem, chociaż raczej wątpię. Bo mam jeszcze do nagrania Skylinesy na wtorek. Ja za swoje dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, możecie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!